Witam Państwa w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed 2. I zaczynamy drugi trening z wujkiem Mariem. Alright, Ezio, you're familiar with counterattacking, but what happens when your enemy is as well? I don't usually give them the opportunity. Tough talk offers little protection against Templar steel. Then by all means, maestro, teach me what to do. Now dodge! Bene, bene! Now do it again! Much better! One last time now! Bravo! Co teraz? Wykonanie rozbrojenia. Let's see it another time! Just one more time, Ezio. No. To jest teraz proste zadanie, muszę przyznać. Rozbroić. Aj. To jest tylko kontrowanie, tylko za pomocą pieści. Magnifico! Once again you exceed my expectations. Signore, we found Jacopo's men, and they wait your word to strike. Relay the following. No man moves until they have spoken with Ezio. Intesi? It will be done. Go, Ezio. Visit with my mercenaries in the countryside. See if Jacopo's lackeys won't lead you to him. But be careful. They will be expecting you. Aha. No dobrze. No, Monteriggioni, coraz lepiej to wygląda. A to jest ten bank, co jest już na drugim poziomie. Super wygląda. I się teraz teleportujemy. Ale jasno. No dobrze. Co tu mamy do robienia? O kurde. Tu mamy nasze cele. Ale... mamy... ten. Początek wspomnienia. No, idziemy do jednego ze wspomnień. Zrobimy ten odcinek, a ja wtedy pójdę... Ja właściwie off-screen będę zdobywał. No, wieża obserwacyjnej strony kodeksu oraz... no, kodeks, skarby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ezio! About time you got here. We found Bernardo Baroncello. Ottima notizia. Tell me where he is and I'll see that he's dealt with. That's the trap. Lorenzo actually had him arrested days ago, after being returned to us from Constantinople. But he escaped. We believe him to be somewhere inside San Gimignano. Va bene. I'll see if I can't pin him down. How do you expect to succeed where the rest of us have failed? I have my ways. Być się podbawić. Znać i zabij Bernardo Baroncelli. Okej. Okay. Aha, to jest znów misja typu zlokalizuj. Tu wejdziemy. Fajnie to miasto wygląda. Z opisu, co wyczytałem. To jest... to miasto powstało w wyniku pielgrzymek dużemu, więc... A. To Rognoza.
does come. If it happens. Gdzie on to jest? Never in one place for long. Only how to sleep. When to sleep. Where to sleep. The guard tower, perhaps. They'll think me mad. They don't know. I'll pay them, yes. Then what will it matter? All they care about this coin. All anyone cares about this coin. Good for the Brotherhood, good for me. Safer this way, yes. Yes, I'll ask. Co to było? Then I will be protected. We'll meet when it's time. And I'll leave this place. Free. In time. At the least time. Wait, what is that? I saw something. Another legionario come to spy on me. Chodź. Ach, złapałem go. Chciał mi uciec. Ale nie wiedziałem, że on tak szybko mi zauważyć. Paranoik. Flank him! Let's end this quickly! Samego. No. No i 2500 florenów na nasze konto idzie. Niech pomyślę. Co tu jest? Sarto. Sekiewki, nic, farbowanie mnie nic nie interesuje tutaj. Ale tu jest Herold. Podaj moją kasę. A tu drabin, o lol. Tu jest gdzieś grobowiec asasynów. O! Grobowiec asasynów. No dobrze. Torre Grossa jeszcze tu jest. No cóż, ja na ten odcinek kończę. Teraz się zajmę po prostu offscreen wieżami, kodeksem itd. itd. Więc... dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnego odcinka. Na razie.